Ja pamiętam, że mój pan od historii mówił, że on z żoną nie obchodzi Walentynek, ponieważ jak się go oś kocha, to nie powinno się tego okazywać jednego dnia, tego konkretnego, tylko cały rok. I powiedział, że on jest z żoną tak dogadany, że oni od siebie nie wymagają prezentów tego dnia. Mądre to mądre. Dlatego też jak nam na kim zależy. To powinniśmy o nim cały rok pamiętać, a nie jakiegoś jednego dnia, bo ktoś tak powiedział. I jeszcze wybrał za nas. To my powinniśmy wybierać, który dzień może być dla nas szczególny, bo nie wiem. To jest jakaś rocznica poznania się jakiegoś związku czy czegoś tam, co. nie. To gdzie tam, kurde, ktoś mówi, o, tego dnia mamy świętować, a czemu tego dnia? A może inny dzień być dla nas bardziej szczególny, prawda? No właśnie. Ja tutaj z moim yy, no byłem nauczycielem od historii się zgadzam to był mądry człowiek. Swój chłop. <laughs> no on był taki. No nauczyciel wymagający, ale bardzo mi się yy, podobało w jego zajęciach to, że on był typowym nauczycielem z powołania, to znaczy on po prostu chciał przekazywać wiedzę swoją. On bardzo chciał Abyśmy wyrośli na ludzi. A że ja historię lubiłem, to byłem w wzięty, że akurat trafił mi się nauczyciel od historii, który faktycznie tego przedmiotu chce nauczać. Bo w gimnazjum z drugiej strony miałem taką panią, która skupiała się na lekcjach historii na prezentowaniu nam filmików. O historii. Na przekazywaniu nam po prostu takich filmików z płyty, chyba z nowej ery to było, gdzie jakieś tam były przedstawiane rzeczy. One, te filmiki nie miały większego związku z tym, co dzieje się. Na sprawdzianie i ta wiedza z tych filmików nie pozwalała mi być potem w stanie osiągać dobrego wyniku na sprawdzianie, ale, no, w, w przekonaniu tej pani, ta wiedza jej po prostu była. Yy, tam spoko z tych filmików, także to było dla mnie porąbane. I byłem na tą panią trochę zły, że i się po prostu nic. Nie chciało, poza ewentualnie sprawdzianami. Ale tak to było to słabe, słabe na tych zajęciach. Nie lubiłem ich strasznie. Wkurzałem się. Ale potem na szczęście w liceum miałem więcej szczęścia. Mam nadzieję, że wy również. Nie mieliście zawsze pecha, że wiecie, zawsze od jakiegoś przedmiotu jest sobie nauczyciel, który nie chce wam pomóc czegoś, czegoś przekazać, tylko że jak już raz gorzej, to potem raz też lepiej, prawda? Nauczyciel z powołania to jest jednak sztuka, mało komu się chce tą wiedzę innym przekazywać, dlatego jak ktoś taki jest, to, to bardzo przyjemnie, prawda? To jest osoba na wagę złota.